Cześć, witajcie w Logmas numer 5. Słuchajcie, numer 5. Widzimy się znowu w tym samym miejscu, taki spot vlogmasowy. Słuchajcie, ja w ogóle, jak widzicie, jestem już ubrana. Mam taki podstawowy bardzo make-up, dlatego że ja już byłam w pracy i z pracy wróciłam. I słuchajcie, teraz tak, ja po prostu jak zobaczyłam, co się dzieje w moim impoście, słuchajcie, czy wy też tak macie przed świętami? Mam po prostu, zobaczcie. Patrz, przewijam. I tu wszystko w doręczeniu, w przygotowaniu i tak dalej. Więc słuchajcie, no trochę tych wysyp, tych paczek będzie. Ja chciałabym z wami teraz otworzyć kalendarze. I powiem wam tak, najpierw zaczniemy dzisiaj od najbardziej monotematycznego kalendarza. Kto wie, czemu jest monotematyczny? Bo ciągle jest to samo. Wczoraj był cukierek, chyba zielony. Dzisiaj jest piątka i się założę, wiecie, piątka jest tu i się na totalnie się założę, że dzisiaj będzie cukierek czerwony. Uwaga! Rozgryzłam was, lint. Powiem tak, no mogliby być trochę mniej monotematyczni i tak zamieniać. W sensie, wiecie, cukierek, misiu, kuleczka, coś tam, a nie tak wszystko pod rząd to samo. Wybaczam za smak, wybaczam. Jedziemy teraz ten kalendarz. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co jest na tym okienku. W ogóle to mamy tak zabawnie. Zobaczcie, wczoraj była czwórka i wykorzystaliśmy sobie te płatki, które zresztą były moim zdaniem kiepskie, słuchajcie, naprawdę. Ja nie, w ogóle nie, nic nie było, żadnej różnicy, żadnej. Zobaczymy, co jest w piątce. Jezus Maria, co tu jest w tej piątce? Musimy te dwie szuflady wyjechać. A no niestety to nie dla mnie i nie do testów, bo słuchajcie, powiem wam, że nie mogę tego teraz włożyć. Mamy rzęsy Ardell. Ardell Twin Pack, to są czarne. Ja słuchajcie, z tego co widziałam ostatnio gdzieś na stronie, dokładnie takie same tony kosztowały coś koło 20 zł. Także żaden to jakiś super nabytek. Poza tym zobaczcie, jakie to są łopaty. Takie łopaty. Ja słuchajcie, akurat totalnie pójdą na mój Vinted, bo ja, no, przepraszam was, nie będę tego testować. Ja swoje rzęsy mam wystarczająco duże, grube, długie. Ja po prostu mam soczewki, nie chcę, nie mam kleju, nie chcę mi się w ogóle niestety w to testowanie bawić. Być może kiedyś w ogóle zrobię taki odcinek, że znajdę sobie jakieś takie mniej dramatyczne rzęsy i spróbujemy sobie, po raz pierwszy w życiu spróbuję sobie je przykleić. Nigdy nie używałam sztucznych rzęs i przepraszam was bardzo, ale no nie będziemy ich testować. Niech się ktoś, kto chce, tymi rzęsami pocieszy, także dzisiaj niestety nie dla mnie. Siódemeczkę mamy tu i w ogóle jest jakaś taka woźniutka, a szóstkę Mikołaja jutro mamy tu. Także zobaczymy, co gdzie będzie. Zamykamy. No i oczywiście jeszcze musimy zrobić zdrabki. Mamy dwie. Jakoś ostatnio nie mam coś szczęścia od tego mówienia pracy. Widzicie, zaczęłam kasłać. Mamy piątkę i w piątce oczywiście nic. Mamy kulę. Tu mamy kulę. I w drugójce, w drugim kalendarzu pod piąteczką mamy. No, znowu nic. Musimy mieć gwiazdkę, a mamy rękawiczkę. Także niestety tak trochę dzisiaj lipnie. Tu powtórka. Tu produkt niezbyt dla mnie ciekawy i żadna wygrana. Także dzisiaj poniedziałek zaczął się tak sobie. Powiem wam tak, dzisiaj powinnam dostać z stylizacji ten rozświetlacz. Jeżeli tak będzie, to na 100% wam dzisiaj go przetestuję, bo ja nic nie mam na twarzy. W sensie nie robiłam żadnych konturowań, jak idę do pracy. Tak wiecie, nie czuję takiej potrzeby, żeby się jakoś tutaj wielce malować, także na 100% sobie go przetestujemy, tylko zobaczę, o której godzinie on w ogóle do tego paczkomatu dotrze. To na... Słuchajcie, wróciłam z różnych moich wojaży, byłam tu i tam, odebrałam kilka paczek, ale nie wszystko na raz. Tu jest bardzo interesująca paczka, ale o tej paczce dowiecie się dopiero we vlogmasie jutrzejszym.
i Wam wszystko o nim opowiem. Myślę, że to będzie bardzo fajne. Dla mnie to będzie duża niespodzianka, bo mogę tylko powiedzieć tyle, że ja nie wiem, co tam jest. Więc to będzie na pewno zabawne. Pokażę Wam, co moja mama, bo wiecie, mama robi zamówienie online, a potem na mój adres wysyła. Więc, bo obiecałam Wam, że każdą paczkę Wam pokażę. Moje ukochane herbaty. Ja wiem, że to jest troszeczkę nieekologiczne, bo one są, wiecie, w tych saszetkach oddzielnych, dużo papieru i tak dalej. Ale powiem Wam, że takie zwykłe wyciągane, już bez takiego opakowania, trochę mają gorszy moim zdaniem aromat. A poza tym ładniej to wygląda, jak ktoś na Wigilii, wiecie, dostanie na talerzyku i czy tam na święta, a nie, że dacie mu po prostu tytkę gotową. Zresztą tak się mówi w Wielkopolsce, tytka, jakby co. To jest torebka. I słuchajcie, ja bardzo lubię. Ta Lipton akurat ma zupełnie inny smak, która jest tak pakowana. Bardziej intensywny i aromatyczny. I dodatkowo w tej parce widziałam jeszcze, nigdy nie widziałam tak pakowane. Moje ulubione Ritter Sport. Nie wiem, czy Wy widzieliście w ogóle kiedyś takie czekoladki. Ja tych czekoladek nie widziałam. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Że tu jest na przykład cały orzech. Tutaj mamy chyba kokos albo mleko, mleczne. Tu mamy toffee, spójrzcie, no piękne są te czekoladki, fantastycznie zapakowane. Moim zdaniem, słuchajcie, to jest idealny pomysł, jak idziemy do kogoś na święta, na prezent. Wiecie, do kogoś, któremu nie dajemy bardzo osobistych prezentów, tylko raczej coś słodkiego, coś fajnego, coś miłego. To słuchajcie, to jest w ogóle, ale na urodziny, czy idziemy gdzieś na imieniny, słuchajcie, ja nie wiedziałam, że oni tak pięknie pakują. Ja znam te czekolady takie, wiecie, w kwadracie jak czekolada zamykane, a nie w takim pudełku, tak elegancko w ogóle. Tutaj to się, tutaj zobaczcie, tu jest takie otwarcie, że to się tak podnosi, kopułę. Bardzo fajne, dzięki mamo. I dodatkowo jeszcze właśnie takie czekoladki, to są te same, to są ten Ritter Sport, ale to są w wersji mini. No fantastyczne to jest, słuchajcie, no to mi się tak strasznie podoba, idealnie przyszło na jutro, powrzucam do butów. Zobaczcie. Mix jest napisane. Chocolate mix. Piękne. No to jest, słuchajcie, taki pomysł idealny na prezencik. No, patrzcie, jak to elegancko wygląda. To jest tak, jakbyście dali coś wow, a to wiecie, tylko czekoladki. I mama przysłała mi jeszcze jedną z moich ulubionych kaw. Ona jest oczywiście w ziarnach, bo to jest do mojego ekspresu. Tego wiecie, co sobie robię kawę. Zresztą wiecie, jakie mam ekspres, ci co mnie oglądają. I słuchajcie, to jest kilogram tej baristy niebieskiej. Ja ją bardzo, bardzo lubię. Więc obiecałam, że będę pokazywać wszystkie paczki, co ja tutaj będę dostawać. No to na razie Wam tylko pokazałam trochę. Jutro Wam pokażę jeszcze inne, bo nie wszystko na raz. Coś w tym vlogmasie musi się dziać. Ale dzisiaj i za moment to będzie dopiero vlogmas. Zobaczcie, co mam. Ta-dam! Przyszło, doszło, doleciało. Że tak powiem. Z Hebe. Kupiłam w Hebe. Rozświetlacz stylizację i słuchajcie, on kosztował ten rozświetlacz 39,99 i drugi to jest błyszczyk, przedmiot ze stylizacji, to jest 19,99 i sobie te oto dwa kosmetyki przetestujemy i zobaczymy, czy rzeczywiście są aż takie fantastyczne, tak szczerze, bez współpracy, bez koleżeństwa i bez innych takich, tylko kupione przez zwykłą osobę. Także zaraz będziemy testować. Jestem, słuchajcie, i bardzo jestem zestresowana, powiem Wam szczerze, no, powiem dlaczego. Dzisiaj sobie przetestujemy, bo właśnie do mnie dotarły kolaboracje, czy jak tokolwiek nazwać, stylizacji i hen. Mamy błyszczyk i mamy rozświetlacz. To jest taki rozświetlacz, który składa się z trzech kolorów. To jest różowy, taki brązowy i jasny, taki, nie wiem, kremowy. Z takich trzech. I ja, słuchajcie, oglądałam zapowiedź Karoliny, w sensie takim, że ona tłumaczyła, jak go używać, co z nim robić, jak to, żeby wszystko było dokładnie, ten efekt uzyskać taki, jaki ma być, czyli spektakularny, piękny, że ona prosi, miała taką uwagę, że prosi, żeby ci, którzy nagrywają TikToki w ogóle, nie używali do tego takich puszków do rozświetlaczy. Wiecie, co takie są jak do wachlowania wachlarze, takie tam puszyste, tylko ona powiedziała, że albo najlepiej to jest nakładać palcami,
Albo przy pomocy rozcierać takich zbitych mocno, które używamy do korektora, do cieni, takie zbite pędzelki, mogą być to palce, że rozcieramy, bo najlepszy efekt jest, kiedy rozcieramy ze sobą te trzy kolory, to wtedy uzyskujemy taki wow efekt. Zobaczymy, jeżeli chodzi o ten błyszczyk, to słuchajcie, no tak naprawdę jest mocno wypchany, bo po same końce, to ma być kolor, nie wiem, zobaczcie, widzicie tutaj jaki jest ten kolor? To jest nudziak, ale on jest taki, powiem Wam, bardziej bym powiedziała w kolorze brązu mi wpada. Nie wiem, czy wiecie, co chcę powiedzieć. Bardzo ładnie, delikatnie pachnie takimi owocami i wanilią. Bardzo ładny zapach ma, piękny. O, widzicie? Najpierw sobie go będziemy rozcierać na dłoni. O, pokażę Wam. Wow, ale ma blask. Słuchajcie, i on, jak sobie go tutaj rozcieram, to jest bardzo delikatny. To znaczy, czujemy taką wazelinkę. Jakbyście rozcierali wazelinę, bardzo delikatnie. Piękny ma zapach. Zero taki chemiczny, jest typowo owocowy i pięknie wygląda. Wow! Aż jestem w szoku. Bardzo delikatny dla osób, które na przykład nie mogą się super, tak wiecie, mocno malować. Czy Wy widzicie w ogóle ten efekt? Wow, nie? To są takie testy, słuchajcie, wiecie, oceniamy, czy rzeczywiście te 19 zł to jest dobry wybór, czy to nie jest dobry wybór. Zaraz będziemy to nakładać na usta, ale zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Dotkniemy jeszcze drugą, lepiąc, nie? Jest, lepi się, przenosi, lepiący jest, no ale to jest błyszczyk. To jest błyszczyk, to nie jest pomadka super trwała i to jeszcze do tego matowa, tylko to jest błyszczyk i naprawdę się lepi. Na ręku się lepi, co będzie później, to nie wiem. Ale teraz muszę iść wymyć ten paluch, bo jak będę chciała to nałożyć palcami, to będzie raczej drama. Więc zaraz wracam. Jestem, wzięłam sobie chusteczkę, wszystko się starło. Błyskawicznie ten błyszczyk zszedł, już teraz się nic nie lepi, ale zszedł błyskawicznie, starł się od razu. Przecinamy, bo tu jest zalakowane, zabezpieczone. Opakowanie jest naprawdę śliczne. Powiem Wam, to jest wszystko papier. Widzicie, tak, wykonanie jest takie sobie. Wiecie, chodzi mi o to, że żadnego hejtu tu nie ma, po prostu chcę to ocenić naprawdę od A do Z. 39 zł to kosztuje. W ogóle piękne opakowanie, to naprawdę jest super. Opakowanie jest piękne, pasuje do tych kolorów, które są z tyłu, także to jest wypas. Ja sobie już tutaj nożyczkami, w ogóle zawsze ten pędzelek do tego. To jest pędzelek z Revolution, widzieliście? Pasuje chyba idealnie. No, przycinaj się, bo chcę, żebyście widzieli, że naprawdę tego nie widziałam, nie testowałam. Otwieramy to wszystko pierwszy raz. Ok. I teraz, to jest na magnesik. I ja od razu mi się tak otworzyło, słuchajcie. To jest takie zabezpieczenie, twardy taki puszek, bo jest mało, że jest folijka, to jeszcze jest taki puszek. Taki twardy bardzo krążek, puszek. To nie, że puszek, no może źle, co ja gadam, jaki puszek? To nie jest puszek, tylko to jest kawałek takiej pianki, coś takiego, które zakrywa nam tu ten rozświetlacz i jesteś piękna, jest napis w środku, pisany przez Karolinę razem z serduszkiem. Słuchajcie, tak, pierwsze co? Bez zapachu. Nie czuję w ogóle żadnego zapachu. Nie, w ogóle nie pachnie wcale. Tak wygląda. I co? Zrobimy sobie... zobaczcie w ogóle, że w niektórych miejscach jest tak nie do końca, wiecie, dokładnie sprasowany. Tu takie widać, ale to nie jest istotne. Dobrze, słuchajcie, najpierw pierwszy... O! Wiecie, jaki jest efekt, jak się tego dotknie? Taki... jakbyście jedwab dotykali. Taki efekt jest. Zobaczcie. Wow, ja się obawiam, że to jak będę wyglądała błyszcząco. To jest ten pierwszy srebrny. Nie wiem, pod jakim kątem Wam to pokazywać. O, widzicie? I teraz podobno, jak się rozciera je, tak w miejscu, to one powinny mieć bardziej mokry, większy blask. Czy mają? Mają, bo zobaczcie. Ciężko mi to Wam pokazać. Może na twarz będzie lepiej widać. Drugi, teraz ten drugi dotykamy. O, w odcieniach złota.
Ten drugi jest w odcieniach złota. Może tu będę po prostu robiła? Będzie coś widać? Wow! Widzicie? Piękny jest ten kolor. Wow, ale w ogóle w dotyku, słuchajcie, jest taki... Naprawdę, jakbyście jedwab dotykali. I teraz ten różowy odcień. Zobaczcie, wszystkie pomiziałam. Widać mojego palucha. Teraz ten drugi odcień. Ten trzeci, przepraszam, różowy. No zobaczcie, teraz też mi się cała ręka się... Teraz jestem po prostu świecąca. I teraz Karolina mówi, że najlepiej jest przejechać przez wszystkie i nakładać. To co, jedziemy? Miziamy, miziamy. Rzeczywiście się nie kruszy, jak tak miziamy. I jedziemy. Sobie tutaj będziemy tak nakładać. Trochę się obsypuje, być może mam za bardzo fluffy, ale przegięłam, słuchajcie, już tylko trochę miźnęłam i się tak świecę. Chciałabym Wam w ogóle pokazać to, co ja tu widzę w lusterku, bo ja widzę w lusterku, że jestem po prostu jak tafla. Aż jestem w szoku. Może to jakoś rozetrę, bo będzie mnie widać z kosmosu. Czy ja jestem w stanie, czy tak lepiej widać? Bo ja teraz Was nie widzę i teraz nie wiem, czy widać lepiej, czy nie. Zobaczcie. Ja tu w lusterku to widzę po prostu taką gwałtowną taflę, taką naprawdę mega świetlistą. Wiecie co, rzeczywiście zobaczymy, jakby to było, jakbym to pomiziała rękoma. I teraz nałożę z tej strony. Sobie zaczeszę włosy. I normalnie wetrę palcem. I zrobię tak, jak ona tu polecała, że nie robimy żadnymi puszkami, nie puszkami, tylko takimi fluffy pędzelkami, tylko rozcieramy tak, o. Widzicie? Jest piękny. Jest piękny i rzeczywiście daje niezły efekt. Słuchajcie, zrobimy sobie eksperyment. Będzie najlepiej widać, sobie trochę posmaruję na oko. Widać coś na oku? Widzimy? Tak słabo widać, powiem Wam, na oku. Aby się tak przeniosło jakoś super. Może trochę widać. Ona mówiła, o, zróbmy taki eksperyment, że można to umoczyć i zrobić w kąciku. Ja już dzisiaj nigdzie nie wychodzę, więc jak będę dziwnie wyglądać, to się nic nie stanie. Najpierw będę się świeciła w domu. No, jest blask. Świeci się. Słuchajcie, ja nie wiem, że muszę wymyślić coś, żeby jakoś ładnie Wam to pokazać, bo ja tu mam piękne światło, ale w ogóle ja widzę to mega mocno świetliście. Wyglądam po prostu, tu oczy to mam tak mega, te kąciki, a nie wiem, czy Wy tak dobrze widzicie w kamerze. No i słuchajcie, bateria mi siadła, no świetnie. Słuchajcie, wróćmy do, nawet nie wiem, gdzie skończyłam, wróćmy do tego, jaki tu jest blask. No jest piękny, no jest. Słuchajcie, jak się nakłada nie jakimiś puszkami, tylko tak jak Karolina ze stylizacji polecała, no to już się Wam tak przybliżam, pokazuję. Mam nadzieję, że Wy to dobrze widzicie, bo ja tutaj widzę, no jest piękna. Jest po prostu rozświetlacz piękny. Nie mam nic innego do powiedzenia, naprawdę można go użyć w kącikach, można sobie położyć na powiekę. No zobaczcie w ogóle, no tu już tu się świeci, nie? No efekt jest naprawdę wow. Tak nawiązując do tego, co ja używam tej palety do kontrolowania Sinseya, ten rozświetlacz jest też tak rewelacyjny, powiem Wam. Też jest rewelacyjny i tutaj jakoś specjalnie mu nie... wiecie, no nie ma aż tak ogromnej różnicy, aczkolwiek no naprawdę nic nie mogę tutaj zarzucić. No tafla jest przepiękna, efekt taki mokry. Myślę, że pewnie jak się to jeszcze jakoś tam rozciera, tak jak Karolina mówiła, a i tak już roztarłam, no to efekt jest super, ale rzeczywiście musicie używać czegoś zbitego, płaskiego, żeby było dokładnie tak, jak ona mówiła, że wtedy... No słuchajcie, zobaczcie, jak pocieram to, to on tak naprawdę przez cały czas mega się zaczyna świecić i no efekt jest tafli, jest tafli, jest piękny. Tyle mogę powiedzieć. No jest piękne. Naprawdę gratuluję Karolinie. Jest bardzo fajny ten rozświetlacz, ale też...
musiało coś spaść, nie? Wiecie o tym, że jak zawsze, jak coś pokazuję, coś otwieram, to musi coś spaść. Bardzo mi się podoba. Jak patrzę tu na siebie w lustrze, ten efekt naprawdę jest piękny. Piękny. I tyle. Z tego co wiem, ona mówiła, że można też palcem po prostu sobie używać jako oddzielne. Czyli na przykład róż gdzieś tam na oko, to w kąciku, to tu, to tam. No jest pięknie wykonany, ale pamiętajcie, żeby też posłuchać jej jakby tego tutorialu, jak go używać, żeby właśnie nie używać do niego. Można też gąbką go nakładać suchą. Tak ona tam opisywała, że tak można zrobić. Dobra, przejdźmy teraz do tego zwykłego błyszczyku. Ja słuchajcie, mam, jak widzicie, usta ładne, niepopękane. Wszystko jest ok. Sobie tutaj przystawię lustro, żebyście też widzieli, jak ja sobie smaruję. Czy ja mam tu dobre oświetlenie? Powiedzcie mi. Bo się boję, że mam nie takie... O! Ciekawe, czy teraz będzie lepiej widać. Wow, ja tutaj widzę lusterko normalnie. No się świeca jak choinka. Dobra, wyciskamy. Ok. Widzicie, jaki jest kolor? Nakładam. I na górę. No, się lepi. Ale jest coś, co mnie bardziej niepokoi w tym błyszczyku. Bo to jest zwykły błyszczyk. Wiecie, wchodzimy do drogerii, bierzemy go z półki. Już teraz nieważne, czy to jest stylizacja, nie stylizacja. Bierzemy go z półki, smarujemy usta i jaki oczekujemy efekt? No bo wiecie, nikt nie będzie, nie wiem, robił sobie peelingu, po prostu ktoś może potrzebuje nagle, bo na przykład gdzieś się okazało, że musi wyjść i chce coś do ust, albo ma suche usta, albo jest mróz, no cokolwiek. Czy wy to widzicie? No mi ładnie to wygląda. Widzicie to? I zobaczcie tutaj. Ja naprawdę chcę powiedzieć coś dobrego, bo to jest super. Jest piękne. Ale to? Według mnie to jest 20 zł wyrzucone do śmietnika, bo ja tego używać w życiu nie będę. Nie wiem, może komuś to dam. Na przykład, nie wiem, jakimś siostrzenicom, młodzieży. No zobaczcie to. Dlaczego to się tak robi? Widzicie to? Słuchajcie, no sami ocencie. Ja się posmarowałam. Nie chcę tu dawać żadnych opinii, bo potem zaraz jest hejt, łapki w dół i w ogóle nie wiadomo co. I... O, masakra! Słuchajcie, ktoś mi zaraz napisze, tak jak kiedyś przy teście pomadek matowych, a to powinien być peeling, powinnaś odpowiednio te usta przygotować. Do czego? Do błyszczyka? No nie bardzo chyba. Ja to po prostu kupuję, smaruję i idę przez świat, żeby mieć usta zadbane. Teraz jak... Słuchajcie, to jest tak, jakby trzeba było bardzo malutko tego nakładać. Widzicie, jak starłam, to nie jest tak źle. Po prostu trzeba małą ilość tego dawać, no ale wtedy to jest tak prawie, jakbyśmy w ogóle nic nie mieli na ustach, bo musiałam to zetrzeć. I teraz nie ma tego efektu. A i tak się ciągnie. I zobaczcie, ciągle mam tutaj takie założone. Piękne. Według mnie porażka. Piękna porażka. Nie, no to jest nie. Nie, to jest w ogóle nie. W życiu tego nie będę używać. Słuchajcie, ale zobaczcie, jak teraz mam tego mało i starłam, to się ciągną te glutki znacznie mniej. Czyli trzeba by było odrobinkę tego położyć. Jak położycie tego odrobinkę, to i tak te usta... widzicie? Ciągle się coś ciągnie i tutaj jest taki bardzo niechajny efekt. Takich zważonych kawałków. Nie podoba mi się. Ale to wy sami ocencie. Ja wam się pomalowałam, wam pokazałam, a wy sami to ocencie. I tyle. Wiecie co?
A zaraz znajdę jeszcze taki z tubki wyciągany błyszczyk z Revolution, bo go nigdy nie testowałam. To zrobimy sobie porównanie. Słuchajcie, przyniosłam Jelly Gloss, czyli taki zwykły, totalnie zwykły z drobinkami, bo się świeci w ogóle, z drobinkami zwykły, zawsze ten sam motyw, że tak powiem. I to jest zwykły, tu nie ma koloru, ale sobie i machniemy. O! I w ogóle się nie klei. I czuję taką przyjemny, wiecie, konsystencję na ustach, a nie taki lep, dziwny, rozwarstwiający się, co żadna tu nie ma koloru. Ale smaruję go dużo, w ogóle pięknie się błyszczy. Nic mi się nie klei. To tak dla porównania, to jest Revolution. On nawet w promocji potrafi kosztować 10 zł. A ten jest dwa razy droższy i według mnie niestety, ale no jest na nie. Sami ocencie i czekam na Wasze komentarze. Tylko proszę, tak wiecie, bez hejtu, możecie zaproponować mi, a może spróbuj tak, a może coś tam. Już Wam mówiłam, że jak się zetrze, jak się położy tylko troszeczkę więcej, to się robią straszne gluty. Więc starłam i zostawiłam trochę, no ale to nie o to chodzi, że my mamy na ulicy, kiedy chcemy trochę poprawić sobie, bo możemy malować bez lusterka, prawda? Się, bo to ma być błyszczyk taki, no to jestem w stanie sobie pomalować tak, wiecie, w autobusie, no to nie powinno to być tak, że nam się, że rozmawiamy z kimś w autobusie, takie gluty mamy na ustach, no taka jest moja opinia. Także pamiętajcie, w komentarzach bez hejtu. Bo to nie o to chodzi. Powiedzcie, co Wy myślicie o tym efekcie, czy używałyście go, bo to moim zdaniem jest piękne. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję, że jesteście ze mną w tych vlogmasach. Jutro kolejny vlogmas, kolejne paczki. Jedna paczka niespodzianka, już się nie mogę jej doczekać. Zobaczymy, co będzie w okienku, może będzie w Zalando coś ciekawszego i dzięki temu będę mogła Wam przetestować coś fajnego. Dziękuję, że ze mną jesteście. Pamiętajcie o łapkach w górę, proszę, i chociażby jakąś kropkę w komentarzu, bo wtedy przynajmniej te vlogmasy gdzieś tam idą w świat i więcej osób ogląda. Także słuchajcie, serdecznie dziękuję, że ze mną byliście. Wysyłam Wam buziaki i do zobaczenia jutro.